Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Bądź uwielbiony za przyniesione tu owoce ziemi i pracy rąk rolników. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo w wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moim zdaniem, nie tylko moim, najważniejszym trudem wykonywanym w naszym kraju jest to mimo wszystko trud rolnika. Rolnika, dzięki któremu mamy ten chleb. Wiemy, że w tej obecnej sytuacji mamy trudną sytuację w Polsce w związku z pandemią, dlatego zrezygnowaliśmy z tradycyjnych dożynek takich typowych, a skupiliśmy się jedynie na mszy dożynkowo-dziękczynnej. W tym roku tylko tak chcemy wyrazić swoją wdzięczność tym, dzięki którym mamy chleb na stołach. Wieńce będą, przynajmniej stół dożynkowy. Stół dożynkowy, tak naprawdę w tym roku, no, ze względu na sytuację, ograniczyliśmy do minimum z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych, więc myślę, że w przyszłym roku już zaprosimy na takie prawdziwe dożynki z wieńcami, z całą tą oprawą. W tym roku jednak tylko i wyłącznie msza dziękczynna za trud poświęcony. Wiadomo, że sytuacja nie tylko trudna jest w rolnictwie ze względu na pandemię koronawirusa, ale też, jak wszyscy doskonale wiemy, pogoda nie sprzyja. Albo targają nas susze, albo ulewne deszcze, które spowodowały to, że w pewnym momencie 1/3 gminy znalazła się na kilka dni pod wodą. No niestety takie mamy realia, tak ukształtowany teren. No ale nie mamy na to wpływu, musimy przyjmować to tak, jak jest. Ta dzisiejsza uroczystość w sposób przedziwny bardzo dobrze obrazuje sens ludzkiego życia. Dlaczego? Bo w tradycji polskiej dzisiejsza uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to święto Matki Bożej Siewnej. I my dzisiaj przynosimy ziarno, żeby je poświęcić, pobłogosławić pod nowy zasiew, a jednocześnie gromadzimy się na dożynkach, aby podziękować Bogu za plon. I to nam pokazuje, że kiedy to ziarno się wrzuci w ziemię, kiedy ono obumrze i obdarzone odpowiednimi warunkami wyrośnie, to wyda plon. I tak samo, drodzy bracia i siostry, było w życiu Maryi. Bóg powołał ją jeszcze przed założeniem świata. Powołał ją do życia z niepłodnych rodziców, którzy byli w podeszłym wieku, z Joachima i Anny. Powołał ją, bo wybrał na matkę swojego syna, aby w jej łonie złożyć
Zbawiciela świata. I kiedy Maryja, posłuszna woli Bożej, zgadza się na to, by być Matką Zbawiciela, to my możemy ją czcić i możemy wychwalać jej wielkość przez tą pokorną modlitwę: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Tak jak błogosławiony jest ten plon, który dzisiaj przynosimy w duchu wdzięczności wobec Pana Boga, a błogosławiony dlatego, że Bóg pobłogosławił ziarno przyniesione rok temu. Może dzisiaj współczesny człowiek uwierzyć, że Pan Bóg mu do tego wszystkiego nie jest potrzebny. Uwierzy w swoje możliwości, bo posiada technologie, maszyny, środki ochrony roślin. A niestety niemalże na każdym kroku doświadcza, że to wszystko nie wystarczy. Nie wiem, czy u was, ale w parafii Paszenki, gdzie pracuję, kiedy wiosna zapowiadała się sucha, było zmartwienie, czy będzie plon. A potem przyszły takie deszcze, że wielu łąk nie dało się wykosić, a nawet to, co wykoszone, zgniło pod wodą. I taki przypadek, którego możemy mnożyć w setki w naszym życiu, pokazuje, że bez Bożej pomocy ludzkie wysiłki nie są wystarczające. I dlatego dzisiaj tu jesteśmy, z jednej strony po to, by prosić o Boże błogosławieństwo dla tego ziarna, które dzisiaj przynosimy. A kiedy umiemy prosić, czy prosimy, to trzeba, byśmy też umieli dziękować. I chwalebna jest ta wasza postawa, że dzisiaj tutaj jesteście, aby dziękować Panu Bogu za plony. Tylko to dziękczynienie zobowiązuje, byśmy umieli się tymi plonami dzielić. Przede wszystkim z tymi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze i pokazuje, że są potrzebujący. Że mają mniej niż my. Z różnych powodów. Dlatego to dziękczynienie zobowiązuje nas do zobaczenia wokół siebie tych, którzy mają mniej. Skupmy się za pracujących parafiach, szczególnie w naszej gminie Sosnówka. W naszej parafiach ich ciężka praca spotkała się z należytym uznaniem, wdzięcznością i wynagrodzeniem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj z Panią. Sześciorę Kościoła idą nasi przedstawiciele, by złożyć konkretne dary, symbole ludzkiego trudu i Bożej łaski. W procesji niesiemy sękacz upieczony z tegorocznej mąki. Następnie serb i miód, jak wiele pracy włożyły pszczoły w ten symbol obfitości. Kolejny dar to owoce i warzywa przypominają nam, że nasze życie ma przynosić dobre owoce. W naszej procesji przynosimy także wędliny. Prosimy, Panie Boże, błogosław wszystkim hodowcom w naszej gminie. Przynosimy także ziarno siewne,
symbol obumierania i nowego życia. Pragniemy z ogromną nadzieją rzucić w ziemię te ziarna, aby wydały dobre plony. Kończą naszą procesję dary ofiarne, wody, wina i hostie, które w czasie Eucharystii staną się ciałem i krwią Chrystusa Pana i będą dla nas tu zebrane umocnieniem na drogach życia. Przed siebem przedstawiamy Bogu Stwórcy ziarno i nasiona. Muszą one najpierw na długo spocząć w ziemi i obumrzeć, zanim wydadzą nowe rośliny na pożywienie dla ludzi i zwierząt. Za przyczyną Najświętszej Boga Rodzicy prośmy Wszechmogącego Boga, aby temu ziarnu dał moc obfitego plonu, a nam cierpliwą ufność Jego Ojcowca upatrzność. Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźniaj rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały plon obfity. Obchodzone dziś święto to jeden z najpiękniejszych obrzędów staropolski, a zarazem ważne wydarzenie dla każdego rolnika. Z jednej strony stanowi zmieńczenie całorocznej ciężkiej, mozolnej pracy, a z drugiej strony ma na celu złożenie dziękczynienia za uzyskane zbiory. Nasz wielki rodak święty Jan Paweł II zawsze podkreślał niezwykłą godność rolniczego trudu. Wzywał rolników do dochowania wierności Bogu i wielowiekowej tradycji. Podczas jednej z pielgrzymek do ojczyzny mówił: Pan w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia cierń i osep, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli, waszej godności. Pragnę Ci serdecznie podziękować rolnikom za całoroczny trud i wysiłek włożony w wykonywanie codziennych obowiązków, zwłaszcza w obliczu zmagań z różnymi warunkami pogodowymi, co tym bardziej zasługuje na wyraz szczególnego uznania i ogromnego szacunku. Chciałbym również przypomnieć, że to właśnie dzięki rolnikom na nasze stoły codziennie trafia największy skarb rolniczej pracy – polski chleb. A święto dożynek to doskonała okazja, by przypomnieć jego wartości. Z wdzięcznością zatem pochylam głowę przed tymi, którzy tę ziemię uprawiają, pielęgnują i dokładają wszelkich starań, by była naszą żywicielką. W tym uroczystym dniu chciałbym także złożyć moje najserdeczniejsze życzenia wszystkim rolnikom, by przyszłe plony były jak najobfitsze, a pogoda nie nastręczała trudności w ich zbiorze, a także wszelkiej pomyślności, radości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. By nigdy w naszej gminie tego chleba nikomu nie brakowało, byśmy potrafili się nim dzielić z tymi, którzy go potrzebują, a także byśmy wszyscy pamiętali, jak wiele zawdzięczamy rolnikom.